Siemanko, witam Was. Dzisiaj sobie zrobimy mały przegląd Skody. Od tego zaczniemy. W tle Nissan na podwórku. Szykuje mi się mała trasa i muszę zrobić przegląd Skody. Co będzie? Serwis olejowy, wymiana filtrów, uzupełnienie płynów. Takie proste rzeczy. W międzyczasie opowiem trochę o Skodzie. Nie będzie to chyba jakiś specjalnie długi filmik. Zrobimy sobie płukankę. Bo ten silnik ma już prawie 100 tysięcy kilometrów, więc można śmiało go przepłukać. Pokażę Wam, jak ja to robię. No co, nie przeciągamy, ruszamy, zrobimy szybki przegląd Superba. O samochodzie więcej w trakcie będę opowiadał. No ale zanim zabiorę się za samochód, to najpierw muszę posprzątać w garażu. Kilka informacji o pacjencie. Skoda Superb trzeciej generacji, 2016 rok. Mam ją od nowego. Aktualnie 91 614 przebiegu. No i po przekręceniu kluczyka wymień olej, przegląd, bo minął. Nie przejechałem 12 tysięcy w ciągu ostatniego roku, bo pracowałem zdalnie i była pandemia, tylko no minął rok czasu od wymiany oleju, więc wymieniamy go i wymienimy sobie przy okazji filtry, bo filtry wymieniałem 2 lata temu. Dobra, silnik 1.8 TSI, 180 koni, 320 Nm, jak dobrze pamiętam. Jest to silnik CJSC, jak dobrze pamiętam oznaczenie, na łańcuszku rozrządu. Co robimy? Najpierw zrobimy płukankę. Czym robię płukankę? Płukankę robię naftą. Dlaczego? Wszystkie preparaty do płukania silników w 80-90% składają się z nafty. I ja zawsze wlewam naftę, pozwalam silnikowi przez około 15 minut popracować na biegu jałowym, nie gazuję go, nie jeżdżę nim, nie polecam tego robić. I jak do tej pory nigdy nie miałem żadnego problemu z żadnym silnikiem. A jeżeli ktoś nie wierzy mi w to, co mówi, albo ma inne zdanie, to polecam Wam obejrzeć kanał profesora Chrisa, gdzie jest świetny test odnośnie takiego testu płukanek. Również na MK4 garaż łysy też fajnie zrobił fajny test i pokazał, co dają płukanki. Ok, zalewamy naftę i odpalamy silnik. Jest 13.20, odpalamy go na jakieś 10-15 minut i niech sobie pochodzi. W międzyczasie jak sobie pracuję, uzupełnimy płyn do chłodnic, wróć do spryskiwaczy. Ok, minęło 15 minut, gaszę i biorę się za spuszczanie oleju. Ja zawsze najpierw zaczynam od tego, że odkręcam korek wlewu. Tutaj opotulam sobie wszystko papierem, żeby nic mi się nie zalało. I odkręcam obudowę filtra, żeby olej ściekł do miski. Następnie dopiero odkręcam korek spustu oleju. Także jedziemy z robotą.
Wyjmuję również bagno. Przy odkręcaniu należy robić to pomału, tego dekielka, ponieważ tu może być olej w środku i jak usłyszycie, że zaczyna bąbelkować, to nie odkręcajcie szybko na kama, tylko pomału niech sobie ten olej spłynie, żeby Wam go nie wyżygało na silnik. Filtr wyjęty, nic się nie wylało, niczego nie zachlapało. Żeby wymienić, spuścić olej w Superbie, musicie mieć taki specjalny kluczyk do korka, ponieważ miska jest plastikowa, należy również wymienić za każdy raz ten korek spustu oleju, to jest taki plastikowy korek i do niego pasuje tylko ten kluczyk. Jest naprawdę ciężko wymienić ten olej, jeżeli nie posiadacie tego kluczyka, nie? Więc nie jest to duży koszt, można się w niego zaopatrzyć, żeby sobie samemu wymieniać. Ok, idę spuszczać olej. Podstawimy bańkę. Ja mam taką banieczkę. Tu sobie kładę blachę sitową w razie jak mi spadnie korek, żeby mi nie zatkał otworu do zlewania oleju. Jak to wygląda pod spodem? Miska jest plastikowa. Gdzie widać. I korek spustu jest tutaj. Nie wiem, czy to wyostrzy. Trzeba go odkręcić i spuścić olej. Dostęp bez podnośnika jest niestety z dupy. Najpierw wkładamy sobie ten kluczyk. Tutaj trzeba uważać, bo olej jest ciepły i ten korek nie chce jakoś specjalnie wychodzić. Wiecie co, podłożę sobie tu najpierw jakąś szmatę, żeby nie zawalić całego polbruku. No i poszło. Olej sobie kapie, a my w międzyczasie wymienimy sobie filtr powietrza i filtr kabinowy, żeby tu sobie spokojnie wszystko skapało i ściekło. Do wymiany filtry potrzebny nam klucz typu gwiazdka. Nie jest jakoś mocno zajechany, no ale wymieniamy. Mamy nowy, to wymieniamy. I zamykamy. Bez zbędnego dłubania. Kolejna rzecz to wymiana filtra kabinowego. Filtr kabinowy w Skodzie Trójce w Superbie znajduje się tutaj pod schowkiem. Otwieramy sobie schowek. I dokładnie tutaj, w tym miejscu, tu i tu jest taki zatrzask, który należy wcisnąć, żeby móc otworzyć schowek. Nie wiem, czy mi się to uda, tak jedną ręką. Spróbujemy, raz. I teraz schowek się otworzył. Tu jest bardzo ważna rzecz. Tutaj, w tym miejscu, jest takie prowadzenie,
tu je widzicie. I to prowadzenie wychodzi z tego miejsca. Jak opada, to ono się wysuwa z tego. I ważne jest, żeby potem z powrotem to tu włożyć. Filtr znajduje się tutaj, pod tym plastrem miodu. Tu są takie trzy zaczepy. Je trzeba zluzować. I widzimy nasz filtr. Ważne, żeby zwrócić uwagę na strzałkę, w którą jest skierowany filtr, żeby nowy włożyć tak samo. Wkładamy nowy filtr, strzałki są w ten sam sposób, zakładamy osłonkę . Zaklikujemy i zamykamy naszą szufladę, pamiętając o włożeniu tego prowadnika. I zasuwamy. Zamykamy i po temacie. Zanim wkręcimy nowy korek oleju, posmarujcie sobie zawsze o-ring lekko olejem, żeby Wam się nie przytarł. No i najważniejsze, wytrzeć to gniazdo tam, jak olej ściekał, żeby nie było tam żadnych brudów. Wziąć czystą szmatkę, można nawet jakąś benzynką pstryknąć, tylko nie do miski, i wyczyścić to miejsce. Usuwamy sobie już wannę z olejem, ostrożnie, żeby nam się nie rozlała. I zostawiamy sobie szmatkę, żeby jeszcze tam to, co będzie w międzyczasie kapać, żeby sobie kapało do tej, na tą szmatkę. Oczyszczamy gniazdo. Wkładamy nowy korek. I go zakręcamy. Korek nam tak wskoczy, będzie czuć opór, znaczy, że jest koniec. Jeszcze raz wycieramy to, co w międzyczasie gdzieś tam kapnęło. Dół mamy zrobiony. Polecam mieć taką banieczkę, jak ta, co ja ją tu mam, do spuszczania oleju. Bardzo wygodne, nawet nic nie nachlapałem. Dobra, następna rzecz. Filtr oleju, stary filtr oleju ląduje. Mam tutaj, zlewamy to, co jeszcze jest tu w środku, i czyścimy puszkę po filtrze oleju. Ważna rzecz, wymieniamy ten o-ring, który jest tutaj na tej obudowie, nie? On zawsze jest w zestawie z nowym filtrem. Nie żydzić, wymieniać. Czyścimy kanalik. I zakładamy nowy o-ring.
posmarować go też olejem, żeby nie był zatarty. No i wkładamy do środka nowy filtr. Nie zalewacie go olejem, bo ten filtr się wkręca odwrotnie, więc siłą rzeczy nie dacie rady tu wkręcić, wlać oleju. Ok, wkręcamy to w miejsce, gdzie było. Najpierw oczyszczamy gniazdo, dokręcamy. To się dokręca z siłą 25 Nm. Przetrzemy tutaj gniazdo, żeby było czysto. Uważać, żeby się nic nie wpakowało do środka. Ok. I wkręcamy filtr. Zwracajcie uwagę, że tak jak ja używacie tu papieru, żeby Wam tego papieru nie przytrzasnęło. Tak naprawdę można go już usunąć, bo tu już nic Wam nie kapnie. A po co miałoby go niepotrzebnie przycisnąć filtrem? O, nic już nie ma. Dokręcamy ręką. A następnie kluczem dynamometrycznym z siłą 25 Nm. Niestety ja klucza nie posiadam. Bazuję na własnym doświadczeniu. I to wystarczy. Dobra, zalewamy olej. Do Skody według instrukcji wchodzi 5,1 litra oleju, natomiast ja zawsze wlewam takie tam 4,7. Wiadomo, że nie da się spuścić 100% tego oleju, nawet 4,5 litra. Odczekuję chwilę, sprawdzam bagnet, patrzę ile jest, następnie jeżeli trzeba dolewam, odpalam na chwilę silnik, żeby napompowało filtr, gaszę, znowu chwilę czekam. No taka żmudna procedura, ale no, w miarę bezpieczna dla silnika, żeby nie daj Boże coś się tu nie wydarzyło. Oczywiście olej lejemy zgodny ze specyfikacją. Nie musi to być olej zgodny z nazwą, ale ważny, żeby miał zgodną specyfikację. W tym przypadku jest to olej o normie 504. Fajnie byłoby mieć lejek, ale akurat nie mam. Zresztą tu ciężko włożyć jest lejek. Generalnie wlewanie tego oleju tutaj jest trochę z dupy. No ale czasem jakoś radzić. Ok, wkładamy bagnet i patrzymy ile jest oleju. Jest ponad połowa na podziałce. Także teraz zakręcimy korek i odpalimy silnik na chwilę, żeby zapompowało do filtra oleju. Przykręcone, zakręcone, bagnet włożony, korek kręcony. Zawsze jeszcze rzucić okiem, czy przypadkiem olej nie wyciekł. Chyba nie wyciekł. Także odpalamy. Odpalamy na dosłownie krótką chwilę. Parę sekund, żeby nam tylko przepompowało olej do filtra, nie?
Ok, odczekamy teraz chwilę i zobaczymy poziom oleju za chwilę. Dolałem oleju, także wyjmujemy bagnet, sprawdzamy, ile go mamy na bagnecie. Wlałem równo 5 litrów. Jak widać, jest troszkę za połowę. Nie wiem, czy to uda się uchwycić. Tu już się rozlał, ale taka kreska tu jest w tym miejscu za połowę, czyli jest ok. Skręcamy, zakładamy osłonę i przystępujemy do ostatniej czynności, jaką jest skasowanie inspekcji. Ok, ostatnia rzecz, jaka nam została, to kasowanie inspekcji. Przekręcamy sobie kluczyk, wyskakuje nam ten komunikat, przegląd, wymiana oleju teraz. No i na komputerze też mamy dwa komunikaty, wymiana oleju, a to drzwi, to tam nieważne. Jak to skasować? Przekręcamy sobie kluczyk w położenie 0, czyli możemy wyjąć. Następnie, ja spróbuję ustawić kamerę, żeby nie spadła. Wciskamy przycisk set, przekręcamy kluczyk, zresetować, termin przeglądu jest zresetowany. Jeszcze raz, co nam wyskoczy? Przegląd, będziemy resetować przegląd i to samo set. I wszystko mamy zresetowane. Odpalamy teraz kluczyk i żadne komunikaty nam nie wyskakują. Jak wejdziemy sobie w ustawienia, przegląd, to mamy przegląd za 365 dni lub 30 tysięcy, bo taki jest interwał przeglądów w Skodzie mojej, oraz wymiana oleju za 15 tysięcy km lub za rok. Na tym tyle. Słuchajcie, jak widzicie, można to zrobić samemu, nie jest to jakoś mega skomplikowane, wszystko znajdziecie tak naprawdę na internecie, nie bać się, ja robię takie rzeczy sam, nie po to uczyłem się 6 lat na mechanika samochodowego, żeby płacić 1000 zł za takie rzeczy w serwisie, a wszystkie podzespoły, które były mi potrzebne do tej wymiany, kosztowały mnie 320 zł, więc chyba rozumiecie, koszty w firmie są potrzebne oczywiście, ale bez przesady. Także dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, jeżeli nie subskrybujecie tego kanału, to zostawić subika, łapę, no i jak możecie, to skomentować, czy wam się podobało, czy wam się nie podobało. Ja wiem, że każdy robi to inaczej. Ja robię to w ten sposób, robię tak od lat. Jeszcze nigdy awarii w silniku nie miałem. Pozdrawiam was, trzymajcie się i hej!